Witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj słuchajcie, DeskJet 2710. Jest to jeden z ostatnich produktów firmy HP. Dlaczego chciałem Wam ją pokazać? Kupiłem ją specjalnie na potrzeby tego filmu. Jest to produkt, który był zakupiony na Allegrach. A dlaczego? Zainteresowała mnie wolumen sprzedażowy tego urządzenia w ostatnich dniach. Jest to w tysiącach sztuk. Natomiast tu wyszło to najpierw, że klienci do mnie zaczęli przychodzić i pytać właśnie o te tusze, które są zastosowane, te wkłady o numerze 305 na 100 kartek i na 305 w kolorze, w czarnym, przepraszam, 120 stron, wersja XL 200, 240 analogicznie. Nie jest tanie, bo kosztuje wkład gdzieś koło 60 zł, czyli za te 100 stron w nominale płacimy 100, w komplecie 100, 120 zł. Bardzo duża ilość sprzedanych sztuk. Zobaczymy, co, jak szybko to uruchomię, jak szybko zrobimy jakieś ksera, jak będzie się odzorowywało do fotosmartów, bo to jest DeskJet, czyli to jest typowo domowa taka drukarka, to nie ma nic wspólnego z wysoką jakością wydruku. Ale porównamy. I jeszcze jedną rzeczą, nie dzisiaj, ale na pewno zobaczę, jakie są możliwości regeneracji i napełniania wkładów 305, tych setupowych, które są w tym urządzeniu. Także dzisiaj rozpakujemy, zobaczymy, jak szybko ją uruchomię, jak zrobię wyrównanie głowic. Natomiast w kolejnych dniach, jutro, pojutrze, zobaczę, jak mi czas pozwoli, zrobimy to na takiej zasadzie, że napełnimy te wkłady i zobaczymy, co jak to nam po prostu wyjdzie. Ale jeszcze jedna sprawa, którą chciałem Wam pokazać, ale to będzie rodzynek na następne filmy. Drukarka 3D, która dzisiaj dokładnie do mnie przyszła, będzie ją uzbrajać. To znaczy ja sobie ją uzbroję może jutro ze swoim synem, ale wydruki będziemy teraz robić na 3D. Jeżeli drukujemy, to będziemy drukować również. Na tego typu urządzeniach zobaczymy, co potrafimy stworzyć. Ale to tak na marginesie, dzisiaj zabieramy się za DeskJet 2710. Urządzenie to kosztuje w granicach 250-60 zł. Tak można to powiedzieć, ten kabel mi przeszkadza to cholernie. Muszę go schować, bo mnie irytuje. 260 zł wyposażone, mamy wyposażenie, mamy dwa wkłady setupowe, zaznaczam. Czyli na tych wkładach oryginalnych nigdy nie wydrukujemy tyle stron, ile w tych późniejszych, czyli w tych wkładach wersji standardowej na 100 i 120. Jeżeli wydrukujemy 50 stron na tych pierwszych wkładach, to będzie wszystko. Będziemy musieli przyjść do sklepu po wkłady kolejne lub napełnić, ale to napełnienie Wam opublikuję za jakiś czas, bo muszę to po prostu zrobić razem z Wami. Wziąłem sobie specjalnie z Photosmart taką kartkę, wydrukowałem, żeby porównać, jaka jest kserokopia. Nie będę miał czasu w tym filmie, żeby ją instalować, więc ale producent opisuje, że jest to banalnie prosta procedura, żeby zacząć drukować na tej drukarce. No to sprawdzamy teraz, czy ten produkt się przyjmie. No na pewno cenowo jest korzystnie, bo patrząc na ceny teraz urządzeń niektórych po 500, 600, 700, 800, 1000 zł, brodery, etc., to no ta w rankingu cen wychodzi dobrze, natomiast w eksploatacji sami ocencie, czy no chcielibyście te urządzenie i tyle za tusz płacić, natomiast no nie każdy aż tyle drukuje i może mu to, krótko mówiąc, wystarczy, żeby wydrukować parę stron w miesiącu. Natomiast no nie ukrywajmy, jeżeli nasze dzieciaki do szkoły chodzą i jakiegoś PDF-a zaciągną, żeby drukować, no to będzie to słono kosztować rodziców, zwłaszcza teraz, bo jest zdalne nauczanie, no, nie ma co ukrywać. Ja sobie od razu już pozwolę papier uregulować tutaj. No chodź, uregulować tutaj. Dobra, tak. Dobra, w porządku. Mamy mniej więcej to ustawione. Przewód, kabel mnie cholernie irytuje od mikrofonu, ale to już niestety będzie częścią tego filmu. Chyba że uda mi się jakoś go tutaj powiesić od tyłu i za głowę, to może nam nie będzie chwilowo przeszkadzał. Dobra, udało się. No cóż, mamy tyle. Uruchomimy urządzenie. 11 listopada 2020 testujemy HP 2710. Jak szybko możemy to urządzenie uruchomić? Jeszcze nam się nie uruchamia, bo przewodu mu nie dałem. Dobra, teraz już energię mu podałem. Na wyświetlaczu powinien pojawić się komunikat o wymaganych wkładach. Ale na razie się nic nie pojawia. Dajmy jej chwilę. W tym momencie.
procedura uruchamiania jest. Ja sobie pozwolę teraz rozpakować wkłady właśnie te setupowe, co producent daje. Oczywiście jest informacja, że są to wkłady z wersji setup, czyli o małej wydajności. Pamiętajcie o tym, że jak wydrukujecie parę stron, jeśli się pobrudziłem, parę stron będziecie musieli przyjść po kolejne atramenty. No dzisiaj jestem bardzo brudny, bo jednak tych drukarek przez moje ręce przeszło bardzo dużo, ale pamiętajcie, że tam, gdzie drwa robią, dziury lecą i trzeba się upierdzielić czasami. W porządku. To zapraszam. Założymy atrament kolorowy. W lewą stronę wchodzisz tak. Atrament czarny. Zobaczymy, czy jakieś wyrównanie pójdzie i czy będzie idealny wydruk z tego wkładu setupowego, czy też nie. Urządzenie. Nie mów, że nie widzisz wkładów, bo to by było trochę głupie i irytujące. Czy ona już na... Nie, poszła. Słuchajcie, czyli widzimy, że na monitorze jest pokazany i pełny stan czarnego, i pełny stan kolorowego. I łączność Wi-Fi podobno w tym urządzeniu po konfiguracji jest bardzo prosta i po aplikacjach, natomiast tego nie będę z Wami robił. Chciałem zobaczyć, jaka jest wydajność tej maszyny, a przez to, że mam przygotowaną kartkę fotosmartową... O, się przyczepiło. To sobie zrobimy kserokopię. Oczywiście te tusze specjalnie, może nie dzisiaj, ale zużyję, wyssam do zera i spróbuję to dedykowanym atramentem do drukarek HP napełnić i zrobić to przede wszystkim skutecznie i zobaczyć, jak to będzie drukować po napełnieniu i czy czasami nie będzie sytuacji takiej, że dwa razy wyciągniemy, wsadzimy wkład setupowy i przestanie on być, krótko mówiąc, obsługiwany i wywalony jako wkład uszkodzony. Wtedy będziemy widać, że będzie na pewno na pomarańczowo dioda nam mrygać. Także zobaczymy. One są podobnie konstrukcyjne do wkładów 304, 302, 301. Dlatego pigment tusz zastosowany w tamtych atramentach zastosuje do napełnienia tego wkładu. Oczywiście pamiętajcie, tutaj ucina nam tą ramka, to z tego względu, że tamten wydruk wewnętrzny serwisowy jest pełny. Jest pełny, bez marginesów, zauważcie. Fotosmart bez marginesów drukuje, natomiast DeskJet przy kserze obciął. No. Jakość przy kserze oceniam jako naprawdę fajną. Nie jest to nic odbiegające od norm. Szybko to zrobiło, tę kopię. Także ja jestem ciekawy tylko, na ile stron takowych by mi starczyło. Zróbmy jeszcze kopię czarno-białą. Zobaczymy, jak to szybko pójdzie. Uruchomienie tej drukarki, widzieliście, jest trywialnie proste. Czyli prostota, jeżeli chodzi o to urządzenie, naprawdę jest ok. Sama konstrukcja prosta. Trwałość tego urządzenia prawdopodobnie nie będzie zbyt duża, bo te drukarki, ja widzę po dłuższej eksploatacji na wcześniejsze modele wkładów, że one no niestety szybko się zużywają, te elementy jak stacje serwisowe i etc. Rolki pobierające potrafią, krótko mówiąc, się powycierać. To jest kopia czarno-biała, no wyszła jak wyszła. Nie możemy oczekiwać od drukarki tego DeskJeta zbyt wiele. Natomiast ja jestem bardzo ciekawy, ile z tych stron, z tych setupów nam będzie możliwości wydrukowania. Jak na chwilę obecną, to by było wszystko. Specjalnie chciałem Wam ją pokazać, że tą drukarkę, z uwagi na to, że jednak wkład 3HP305 jest bardzo mało wydajny, natomiast mówię, nie mnie to oceniać, każdy potrzebuje do drukarki do różnych zastosowań, natomiast ja mam dzieci i jeżeli by mi dwa razy w miesiącu brały po 100 zł, czyli 200 zł w budżecie domowym na atramenty, byłoby to no, dużo w takim budżecie domowym, natomiast kwestia 2-3 dni, zrobię test, wydrukuję wszystko, co jest tylko możliwe i napełnię dedykowanym do HP tuszem. Zobaczymy, czy będą obsługiwane te wkłady wtedy po napełnieniu i oczywiście, jak wyjdzie z jakością. Pozostawmy tą kopię. Jest to kopia na oryginałach i tą kopię w następnym dniach opublikuję, jak napełnić tusz HP305 i jakich tuszów użyłem. Dziękuję za atencję. Myślę, że jest ta treść pomocna, bo tych drukarek, mówię, dziesiątki się sprzedało, tysiące, przepraszam na emocje, ja też ją kupiłem za chyba 260 zł. Nie jest to duża, bardzo wydajna drukarka, ale zobaczymy, czy będziemy mogli ją napełniać. Dziękuję za atencję, zapraszam do kolejnych dni, subskrybujcie kanał, podeślijcie treść dalej, bo może ktoś się zastanawia nad tanim urządzeniem, którym no, może nie ma nic wspólnego z ekonomią, ale w swojej prostocie jest naprawdę no, pozytywnie. Jestem zaskoczony, że jest proste, nie sprawiało problemów. Było to
parę sekund trwało, jeżeli chodzi o inicjację tych sprzętów. Przykładowo w Fotosmartach B110, no to ta inicjacja po założeniu wkładów, etc. jest naprawdę dłuższa, no bo tam jest trochę inna sytuacja, głowica jest w drukarce, wkładamy od góry, pompa musi zadziałać, musi przestać, musi wyrównać i tak dalej, no ale jakość Fotosmarta, Deskjeta są całkiem inne jakość drukarek. Nie rozgaduję się dalej, dziękuję za atencję, subskrybujcie, odwiedźcie nas na Facebooku, grupa Printowcy, tam też ludzie, którzy znają się naprawdę na urządzeniach i wy dzielcie się swoimi spostrzeżeniami, co, jak drukuje i ile przede wszystkim kosztuje. Dziękuję za atencję, dzięki i miłego 11 listopada, spokojnego dnia. Dziękuję, cześć!